nakarmienie głodujących. Było późno w nocy. Król Jehoram nie spał, ponieważ czekał na wiadomości od swych wysłanników. Wielu Izraelitów czuwało tej nocy, bo Syryjczycy mogli wtargnąć do miasta i nie pozostawić w nim nikogo przy życiu. Mieszkańców Samarii męczył głód i strach jednocześnie. Dwóch śmiałków dojeżdżało już do doliny, gdzie obozowali Syryjczycy. I co zobaczyli? Tak jak zapewniali trędowaci, wszystkie namioty były puste. Zwiadowcy na koniach przeszukiwali dosłownie każdy metr wrogiego obozowiska i nie znaleźli w nim żywego ducha. Wszędzie walały się porzucone przedmioty, broń, kosztowności i żywność. Wszystko wskazywało na to, że ich ucieczka przebiegała w pośpiechu i w panice. Było oczywiste, że ktoś mocno przestraszył wroga Izraela. Ludzie Jehorama nie rozumieli, że tym kimś był sam Pan Bóg, który chciał uratować swój naród od śmierci głodowej. Jak można najszybciej wracali do króla, żeby przekazać mu, że trędowaci mówili prawdę? Upewniwszy się, że wrogowie rzeczywiście opuścili swoje pozycje, mieszkańcy Samarii udali się do obozowiska wroga po jedzenie. Rano przy bramie Samarii znajdowało się mnóstwo żywności. Każdy z mieszkańców miasta mógł dostać chleb. Bardzo szybko zbiegło się takie mnóstwo ludzi, że trudno było utrzymywać porządek w kolejce. Król posłał tam swojego adiutanta, tego samego, który wcześniej śmiał się z Bożej obietnicy, żeby pilnował porządku. Adiutant zdziwił się bardzo, kiedy zobaczył przy bramie miasta ogromne ilości mąki i jęczmienia. Wtedy przypomniały mu się słowa proroka Elizeusza, ale było już za późno na naprawienie swojego błędu. Głodny, trudny do opanowania tłum ludzi natarł na niego i stratował go w bramie. W tym dniu wszyscy byli najedzeni i szczęśliwi, dlatego że Pan zatroszczył się o nich. A król, który jeszcze poprzedniego dnia chciał zabić Elizeusza, teraz musiał przyznać, że Pan Bóg może wszystko i nie ma dla niego żadnej niewykonalnej rzeczy. Na podstawie drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 7, wersety od 13 do 20 oraz Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 5. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze
i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.